Cześć, witam Was serdecznie, z tej strony Kuba, a dzisiaj pomalujemy kolejną ściborową figurkę, tym razem rycerza. Figurkę pomalowałem czarnym podkładem, a następnie chromowym metalem, czy baleją Metallic Chrome, który w takim układzie, czyli czarny primer plus metaliczna farba na wierzch, daje naprawdę fajną głębię koloru. Nie do uzyskania jest zupełnie, kiedy pod spodem jest szary, wtedy się ten kolor robi trochę mdławy, czego nie polecam. Następnie za pomocą Bernambera pomalowałem przeszywanicę, która znajduje się normalnie pod zbroją, co zawsze cenię sobie u Ścibora. Wykonuje tego typu elementy. Z tego co widzę po Facebooku, bawi się w rekonstrukcje historyczne, więc pewnie ma o tym pojęcie. A w ogóle jeszcze się Wam pochwalę, będą teraz materiały w HD, tak wiem, jest 2020 rok i warto by było właśnie w takiej rozdzielczości dawać swoje materiały. No to właśnie tak będzie. Kamera jest niestety ta sama, więc jakość wciąż jeszcze będzie przeciętnie dobra, ale renderowanie w HD da Wam troszeczkę lepsze materiały. No i jedziemy dalej. Elementy heraldyki na tarczy oraz tunikę, która jest na zbroi, postanowiłem pomalować na niebiesko. Nie pamiętam, jakim niebieskim akurat to malowałem, ale zacząłem od ciemniejszego odcienia, żeby potem łatwiej nanieść jaśniejsze highlightsy. O, i tak. Do malowania używam troszeczkę grubszego pędzla, co też Wam polecam. Przy większych powierzchniach sprawdza się to lepiej, bo nie zostawi tylu śladów, co mniejszy pędzelek i mniej się narobicie. Pozostałą część tarczy, czy heraldyki na tarczy, postanowiłem pomalować na czarno. Klient prosił, żeby figurka miała bardziej mroczny klimat niż niemroczny, więc czarny kolor pasuje tutaj idealnie. Przy okazji bardzo dobrze pasuje do niebieskiego. Skoro na tarczy jest już czarny i niebieski, no to oczywiście czerwony, który idealnie pasuje do obydwu tych kolorów, szczególnie do czarnego. A jak już czerwony, to Mephisto Red, bo uwielbiam ten odcień. Przy okazji ma rewelacyjne krycie, co jest często, czy co jest rzadko spotykane raczej, w przypadku czerwonych farb. Są tam jakieś problemy pewnie z pigmentem, a tutaj tego problemu nie ma. Świetnie kryje. Jedna warstwa robi robotę. Skoro już rycerz w zbroi, to bez złotego obyć się nie można. Retributor Gold, troszeczkę ciemniejszy odcień złota, zrobi tutaj fajnie robotę. Drobne inkrustracje, żeby zachować ten mroczny klimat figurki, o który prosił mnie klient, ale odrobinka złota tutaj nie zaszkodzi na tych wystających pierdołkach zbroi. Tak, żeby podkreślić troszeczkę roboty Ścibora, co się pewnie narobił przy dłubaniu w glinie. Takich ładnych wzorów. No, skoro już kolory bazowe mamy położone, to przyszedł czas na nakładanie cieni. Do tego rewelacyjnie sprawdzi się Nun Oil, którym maluje całą zbroję. Zamiast zwykłego Nun Oila możecie użyć Go w wersji Gloss. Wtedy ładnie podkreśli metaliczne kolory. Tutaj rycerz ma być czarny, mroczny i ciemny, więc zdecydowałem się na wykorzystanie zwykłego matowego shade'a. Będzie bardziej wyglądał jak brud, znaczy troszeczkę będzie wyglądał jak brud, troszeczkę jak cień. Więc fajnie będzie współgrał z figurką. Nun Oil maluje wszystkie elementy zbroi oraz tuniki i całą tarczę. No i broń, oczywiście.
dalej. Shadowanie, tudzież robienie cieni. Agrax Earthshade. Będziemy tutaj kontynuować. Tym kolorem podkreślę wszystkie elementy złote. Podobnie jak w przypadku Noila, możecie również wykorzystać tutaj glossa, wtedy fajnie to złoto zacznie się błyszczeć. Albo, jeżeli chcecie, żeby było bardziej brudne, przybrudzone, przycienione w mroczny sposób, no to zwykłego użyjecie. Za pomocą Screamer Pinka od Citadel pomaluję uchwyt topora. Lubię malować uchwyty broni tym właśnie odcieniem, wygląda fajnie. Leather Brown od Vallejo posłuży mi do pomalowania wszystkich skórzanych pasków, których ta figurka ma sporo. Medium Sea Gray, czyli dość jasny szary odcień, pozwoli na podkreślenie wszystkich elementów tarczy, które były pomalowane na czarno. Tarcza jest już troszkę podniszczona, wystają jakieś tam drewniane elementy, więc bardzo fajnie można podkreślić wszystkie te ubytki tam, gdzie światło będzie padać naturalnie. Używam do tego bardzo małego i już leciwego pędzelka, który skończył swoje życie jako pędzel dokładny i zaczął swoje życie do właśnie drajowania. Teraz przyszedł czas na mortkę. Najpierw Dark Flash, który nakładam pędzelkiem chyba tym samym. Co nie ma specjalnie znaczenia, w postaci jest włochata, więc nie upaćkam innych elementów. Ale warto na to uważać, jeżeli twarz macie bliżej nie wiem, hełmu i tak dalej, to można użyć bardziej precyzyjnego pędzelka. I teraz cienie na elementach skórzanych ładnie podkreśli Agrax Earthshade. A do skóry posłuży niezastąpiony Reikland Flesh Shade. Shade'om dałem z godzinkę, żeby ładnie przeschły. I teraz drajuję to, co wcześniej było. Najpierw skórę, tym samym odcieniem, on jest dość jasny, świetnie podkreśli nos, policzki, łuk brwiowy i elementy czoła, tam gdzie normalnie wpada więcej światła, jak sobie stoicie. A do podkreślenia brzegów wszystkich skórzanych elementów posłuży mi Black Brown, który jest troszeczkę jaśniejszym odcieniem, ale w podobnej tonacji jak Leather Brown. Wszystkie elementy figurki, które kojarzą mi się z pergaminem, pomaluję Bone White'em. Odpalę ją. Świeżo otworzony Willwood Contrast od Citadel podkreśli ładnie elementy tarczy, które w międzyczasie pomalowałem jakimś Black Brownem zapewne. No bo położenie na srebrny nie zrobiłoby fajnego efektu drewna. Pod kontrastem pamiętajcie, że bardzo istotny jest kolor, który jest pod spodem, kolor podkładu. On zmienia bardzo dużo w przypadku tych farb. A film o tym może kiedyś w przyszłości postaram się zrobić, żebyście widzieli, jakie są różnice i o co chodzi. Generalnie kontrasty są transparentne i na tym polega ich magia. A za pomocą grafitowego koloru pomaluję wąsy naszego rycerza i włosy też, a co tam. Highlightsy, tudzież światłocienie na zbroi, na tunice i tarczy. Pomaluję Magic Blue, bo jest jaśniejszym odcieniem, więc mamy już fajny trzeci kolor.
na ciuszkach i na zbroi i wszystko zaczyna wyglądać naprawdę świetnie. Elementy są bardziej trójwymiarowe, widać je bardziej naturalnie i wszystkie szczegóły zaczynają być dużo łatwiej widoczne dla oka. Włosy jednak w międzyczasie pomalowałem ciemnobrązowym kolorem i teraz poprawię je Agrax Earthshade'em. Jak również wszystkie elementy pergaminopodobne podkreślę tym samym shade'em. Niebieskie elementy tarczy podkreśliłem błękitem, czarne szarym, więc czerwone podkreślę jasnym czerwonym. Odcień Scarlet rewelacyjnie na brzegach topora uczyni go bardziej trójwymiarowym, będzie pasował lepiej do tarczy, która jest fajnie zhighlightsowana, tudzież zświatłocieniowana. Jak znacie lepsze słowo, to wspomóżcie mnie w komentarzu, bo ja nie znam. I na stolik powrócił jasny szary Dark Sea Grey, którym dodam szlachetnej siwizny włosom naszego rycerza. Napisy na pergaminach wykonam albo czarnym kolorem, albo grafitowym, nie pamiętam dokładnie. Mały pędzelek, stawiam linię obok linii, żeby wszystko ładnie wyglądało. I tak się prezentują gotowe figurki, w zasadzie gotowa figurka i jego kolega, którego malowałem w międzyczasie. Mam nadzieję, że się Wam podobają. Dzięki, że spędziliście ze mną te 12, pewnie około minut, bo podejrzewam, że tyle finalnie wyjdzie. I co? I polecam Wam ściborowe figurki. Oczywiście nie sponsorował tego filmu, bo jeszcze nikt mnie nie sponsoruje. Ale w sumie jakby ktoś chciał, to oczywiście zapraszam. Nie, no, robi fajne figurki chłopak. Rodzimy nasz figurko-maker, tudzież twórca figurek, więc warto się nad nimi pochylić. Miały być mroczne, mam nadzieję, że są mroczne. No, zapraszam na następne filmy i do zobaczenia. Trzymajcie się, pa.